Bardzo prosimy na 3-4, żeby każdy powiedział swoje imię. 3-4. Nie. Za słabo, bo nie usłyszeliśmy niektórych. Uwaga, 3-4. Nie wiem, dlaczego tam pan się przedstawił Krysia. Albo być może jakieś omamy akustyczne mnie tutaj złapały. W każdym razie jest nam ogromnie miło gościć tutaj po raz drugi. I jeszcze chcielibyśmy dopełnić formalności na takiej zasadzie, że ja muszę usystematyzować zapowiedzi piosenek, dlatego bardzo bym prosił rękę w górę wszyscy ci, którzy są po raz drugi na naszym koncercie. Dobrze, muszę uważać gdzieś. Opowiem Państwu, skąd pochodzimy, dlatego że ja mieszkam już od 3 lat w Opolu, ale pochodzę z Kędzierzyna-Koźle. Kędzierzyn-Koźle to piękne miasto, zdrojowe miasto, które jest polecane wszystkim osobom, które chorują na jakieś pulmonologiczne rzeczy. U nas na pewno można wyzdrowieć, dlatego że z jednej strony zapewniają nam ten zdrowy klimat zakłady azotowe Kędzierzyn-Koźle S.A., z drugiej strony zakłady chemiczne Blachownia, z trzeciej strony koksy z Dzierżowicy. Można by powiedzieć, że nie da się w takich warunkach żyć, ale jednak się da i proszę mi uwierzyć, fantastyczni ludzie w tym mieście żyją, czego dowodem jest Darek Czarny. A drugą osobą, którą chciałbym wspomnieć przy tej okazji, przy tej zapowiedzi, to Jakub Mączyński. Na co dzień świetny poeta i nauczyciel języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym. To właśnie Jakub napisał kolejny tekst. Thank you.
Państwa prosili po raz pierwszy o pomoc i będzie to pomoc dość skomplikowana, dlatego że będziemy Państwa namawiali do klaskania w sposób niepolski, dlatego że my przyzwyczailiśmy się do klaskania na raz, a my będziemy prosili na dwa. I uwaga, uczymy się o co chodzi i jak to się robi. Uwaga, do słów właśnie tej poetki.
Ciężko powiedzieć o kolejnej piosence, że jest to taki pełnoprawny wiersz, dlatego że liczy sobie dosłownie 8 wersów, ale bardzo proszę, aby zwrócili Państwo na wagę swoją, na właśnie wagę tych 8 wersów, dlatego że jest w nich zawarty niesamowity przekaz. Moim skromnym zdaniem oczywiście można się ze mną nie zgadzać, ale należą one do jednego z najwybitniejszych polskich poetów, księdza Jana Twardowskiego. Thank you.
Kiedy nadszedł
życia stanę tamą. Głupio się gapię w smętną wodę. To jutro o mnie zadba samo, nie prosząc już o żadną zgodę. Przypłynie po mnie biały okręt ze swym niebieskim kapitanem i przez ocean nieba dotrę. Na wody wcześniej mi nieznane. Będę wierny, gdy wyznaczony kurs do Boga, pobierze stróż anioł sternik. Wieczności poznam tajemnicę na złotorajskich cichych plażach, gdy w porcie zrzuci czas kotwicę dla mnie tłacza marynarza. Tam też odnajdę swój przylądek, który mi wskaże fali krzywa. Będę ciebie wypatrywał, bo ja poeta i załogant, morskiej przysięce będę wierny, gdy wyznaczony kurs do Boga, pobierze stróż mój anioł sternik. W przeciwieństwie do Rafała, ale to oczywiście ma związek z pewną różnicą wieku. Ja jestem bardziej liryczny. W Rafale jeszcze wszystko głosuje. Ja już mam więcej zgody na otaczającą mnie rzeczywistość. Pozwolę sobie zaśpiewać teraz dla kontrastu piosenkę, którą napisałem do wiersza poety Adama Ziemianina. Chcąc jednocześnie głośno wyartykułować ważkość słów zawartych w wierszach obu poetów. Ja myślę, że żyjemy w takich czasach przegadanych, czasach pełnych natłoku informacji i reklam, tych wszystkich rzeczy, które zaświecają umysły, że ciężko taki moment, a takie zatrzymanie, refleksje, które by nas rzeczywiście prowadziły ku jakimś ciekawym ścieżką. Piosenka nosi tytuł Gdzieś tam się idzie. Rozmowa się nie klei, bo czwarta nad ranem. Drzewa w opatrunkach z papiernym bandażem. Jest jak w szpitalu o zacięciu wojskowym. Siwowica krew z nosa i pestka w herbacie.
końcu ogrodowej ktoś trzymał wiatraczek. Ręce w rozpaczy rozrzucone jak w drodze krzyżowej. Gdzieś tam się idzie, bo jeszcze nie koniec.
widzieliśmy przed chwilką, że całkowicie niepotrzebnie ktoś uspokajał te szanowne panie przy stoliku. Umówiliśmy się, że jesteśmy na spotkaniu, a nie na takim pełnoprawnym koncercie, także jeśli Państwo chcą pogadać w trakcie naszych piosenek, to my będziemy musieli się bardziej postarać, żeby Państwa uwagę zwrócić na siebie. Także proszę bardzo, proszę się nie krępować, proszę czuć się jak to się. Wszakże w tej chwili chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę w ten sposób, że będziemy prosili Państwa w pewnym momencie o pomoc. Pomoc murmurandu, bardzo pięknej, okopowej pieśni barda, który pochodzi z czeskiego Cieszyna. Ja z twórczością tego barda spotkałem się poprzez film Rok Diabła. Bardzo serdecznie Państwu polecam. To jest metafizyczna czeska komedia o życiu Jaromira Nohavice. A że mój czeski został jakby sklasyfikowany, zatrzymał się na wieczerinkach, które oglądałem u mojej babci w Stoszewicach. Tak ograniczamy się słowa tego języka w moim mniemaniu jedynie do ach jo, pozorskie bez, tego typu, że laska na beska, tak. Jaki ty wieczerinki oglądałeś? Laska na beska? Będziemy prosili Państwa o pomoc Murmurando w tej pieśni. Thank you.
I druga z pieśni Jaromira Lachawicy. Szczerze Państwu powiem, że naprawdę ten czeski mój przed laty był fatalny, dlatego przez długi okres czasu czekałem na świetne przykłady. Jeden z takich przykładów pojawił się kilka lat temu i wyszedł spod pióra Toma Borkowskiego. Petersburg, proszę zamknąć oczy, przenosimy się do Petersburga i dość mroczna miłość. Pierwszych moich festiwali, czyli na przesłowie Słowenii, jeżeli chodzi o to.
Schodząc ze sceny, zapytałem mojego przyjaciela, wtedy jeszcze przyjaciela, jak mu się podobało, jakie ewentualnie krytyczne uwagi mógłby mi dać. I on wtedy powiedział coś takiego, ty lubisz takie bossanowy, samby, tego typu pieśni, muzyka spoko, ale ten tekst taki, można powiedzieć, że infantylny, prosty, grafomański, to się dobrze składa, bo to Maria Kanownicka. Od tamtej pory gramy tę pieśń i poprawiliśmy w niej tylko jeden wers, ale powiadomimy to jest za chwilkę, w którym momencie. Piosenka moja po świecie chodzi, w lniany koszuli i o podwiosi w górach zawodzi. Głosem zazuli ślady jej stopek wiatr cichy zwiewa, obmywa rosa. I tutaj poprawiliśmy poetkę. Kiedy po świecie chodzi i śpiewa jak czarny nosa. Thank you.
historia z mojego życia, dlatego że bardzo wyjątkowa piosenka. W pewnym momencie ona nie należy niestety do mnie, choć chciałoby się produkować tak piękne pieśni. W pewnym momencie jednak świetniki harcerskie w całym kraju błędnie zapisały, że jest to pieśń autorstwa mojego i zespołu Bohema. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może dlatego, że przez lata promujemy tę pieśń. A ona jest wyjątkowa z tego względu, że wiele lat temu na obozie harcerskim, naprawdę, przy tej pieśni ujrzałem swoją przyszłą żonę. Ona wtedy była naprawdę młodym dziewczęciem i musiałem długo czekać, szanowni państwo, żeby się ziściło. Stąd też do tej pory uśmiech pojawia się na mojej twarzy, kiedy gramy. Linią melodyczną
wiąże się pewna historia, tak? Od kilku koncertów pozwoli mi ją opowiadać, aczkolwiek nie wiem, czy to nie obróci się przeciwko nam czasem. Może tak być. W każdym razie, tak jak wspominam tu o tym, że we mnie coś buzuje, on jest taki romantyczny, to nieprawda. Darek zapomniał, że myśmy się poznali już prawie ponad 20 lat temu i ja przez ten czas i posiniałem lekko, już nie fermentuję w środku, czyli nie buzuję. Darek swojego czasu ćwiczył w bardzo osobliwy sposób swój głos, dlatego że chciał się otworzyć, chciał śpiewać emisyjnie, chciał śpiewać głośniej i lata temu zrobił to w taki sposób, że wracał praktycznie już tak na pograniczu nocy i świtu, czyli bardzo późno w nocy albo wcześniej rano. Wracał od swojego szwagra przez las 30 km na rowerze. No i zaczął sobie śpiewać, powolutku, po cichutku, z kilometrem coraz głośniej, kolejny kilometr coraz głośniej. Poczucie bezpieczeństwa. Po dziesięciu kilometrach zyskał już taką pewność siebie, że nikt go nie słyszy, że zaczął wrzeszczeć, już tak się otworzył, ryczy na cały las. No i nagle w lesie słychać za krzakami takie siarczyste noż, kurcze! Dyplomatycznie, dlatego że dzieci są na sali. Okazuje się, że jakiś myśliwy wieczór wcześniej zasadził się na zwierzynę, a ten przejeżdżając wypłoszył mu wszystko, co on tam sobie nęcił i przywoływał przez cały czas. Od tej pory Darek Czarny jest honorowym członkiem Greenpeace i śpiewa bardzo emisyjnie. Nauczymy Państwa w trakcie piosenki tego, co będziemy chcieli, aby Państwo powtórzyli z nami. Ona w nadziei
zagranicznego jakby repertuaru, to thank you.
z bardzo wyjątkowych pieśni dla mnie osobiście, dlatego że ta pieśń jest utrzymana w konwencji walca angielskiego. Jeśli ktoś chciałby zatańczyć, to bardzo proszę, jest dużo miejsca. A dlatego wyjątkowa, ponieważ w wykonaniu grupy Bohema, ponieważ wykonujemy ją również z grupą Bohema, została do tego stopnia polubiana przeze mnie i przez moją żonę, że wykorzystaliśmy ją w pierwszym tańcu na naszym weselu. Thank you.
piosenka, którą zwykliśmy się żegnać na takich pięknych koncertach. Dzisiaj w ogóle bardzo wyjątkowa sytuacja. Byliśmy przed tym, jak zaczęliśmy grać, byliśmy na chwilkę na zewnątrz. Bardzo wyjątkowa, nie wiem, czy to do tej pory trwa, ale księżyc jest, można że powiedzieć, że w połowie tylko. I na tej ciemnej stronie księżyca, praktycznie w jej zasięgu była gwiazda. Albo praktycznie, nie wiem, jakiś sputnik. W każdym razie coś się lśniło. To bardzo wyjątkowa rzecz. Gdybyśmy mieszkali w takich czasach, powiedzmy, że jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, no to już wiadomo, że coś by się działo. Dzisiaj wyjątkowość oczywiście polega na tym, że Państwo się zechciało jakby być z nami. I bardzo Państwu dziękujemy za to. Dziękujemy za zaproszenie. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś Państwo nas ugoszczą, a gdyby ktoś z Państwa chciał nas posłuchać, ewentualnie odwiedzić czasem, to zapraszamy na profil Czarnego Nosara na Facebooku. Już niedawno rusza nasza strona internetowa. Tam również można zasięgnąć informacji, gdzie można nabyć nasze płyty. Piosenka, którą zwykliśmy się żegnać, to również pewna prośba do zachowania Państwa, oczywiście po tym koncercie, w stosunku do nas. Thank you.
kochaj jakim jestem mnie. Thank you.
Właśnie obawiałem się, że takie marzenie będzie. Dobrze, jak się zaśpiewało, a to trzeba zaśpiewać rzecz kropka. Sobota, znaczy możesz, wstaniesz, karcie włożysz. Potem się boisz tylko dla nich i do łóżka śniadanie. Przynosisz im zbory nad smokiem, po to by nam żonkę. Namówić na co nieco małe, chyba zwarowane. Kobiety jak ty, kwiaty krążą na ty, to nie pomagać tak.